Przyszedł w końcu czas na to, aby uruchomić tą całą maszynerię, aby zobaczyć jej możliwości i czy to w ogóle będzie działać. A ja z wami się witam w kolejnym odcinku. Jest to troszkę już posprzątane. Nie tak jak ostatnio było na odcinkach, że było Sodoma i Gomora. Jest teraz względny porządek, poukładane wszystkie narzędzia i tak można pracować. A teraz zacznę składać od tego potwora. Zobaczymy, jak to będzie działać, ale to wszystko w dalszej części odcinka, a na tą chwilę chyba zaczynam od rozpakowania tych kokonów, także bierzemy się do dzieła. Zaczynamy od tego największego elementu tutaj, co jest luzem. O kurde, ciężko trochę. Postawię go tutaj. O. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu będzie. Delikatnie. O. Tak. O. I już mamy otwarty jeden element. Teraz tak. Te rurki należy odbezpieczyć. O, jedna. Druga. O, śruby w zestawie są. Jest gites. Teraz tak, tu to. Aha, to tutaj. Kurde, jak to teraz tutaj zamontować? To tu. O. To tu będzie chyba ten kosz wsypowy. Oj, oj. O. Tak. O, jak ładnie. O. Teraz tak. Aha. To przychodzi tu. Kurde. Będzie coś z tego. Ale powoli. Odkręcimy te. Czekajcie. To tu. Tak. A tu można też odbezpieczyć. Dobra, teraz tak, te dwa kapturki trzeba odkręcić. Wybieram dziesiątkę, wybieram zakrętarkę. O, zestaw gotowy. I teraz tak. O, to tu. Ale spadło. O. Dobra. To już jest. Ajajaj, pospadało wszystko. Najpierw ten kosz zamontuję. Ta uszczelka chyba tak ma być. Kurde. O, dobra. To tak. Tak. O. O. Weszło? Weszło. Kluczyk. Dobra. Jest git. Trzyma? Trzyma. Trzyma jak bieda cygana. Dobra, to już mamy. Teraz tak, teraz to ustrojstwo trzeba tu zamontować. I zaraz zobaczymy, czy to da radę. Chcę, żeby nie porysować. I się, żeby nic nie stało. Ale zakurzone. Nie chcę tego porysować. Tu, tu. O kurde, ale to waży.
Wow, jaki cyklon. Jak to tu włożyć? O kuźwa! Samemu nie dam rady. Udało się złożyć tą maszynerię, ale wam powiem, nie było łatwo z tego względu, że tu ta główna część, ten stożek, to trochę waży jednak. I wam powiem, że w trzy osoby to wkładaliśmy, jeszcze pasem się wspieraliśmy, żeby to zaciągnąć do góry i trzymaliśmy na pasie i to tak ledwo się udało, ale się udało. Także teraz jeszcze tylko podłączyć do prądu. O, tutaj wtyczka niestety nie pasuje, muszę przełożyć wtyczkę, tylko jeszcze trzeba zwrócić uwagę, żeby w dobrą stronę się wszystko kręciło. Także ja zmieniam wtyczkę i się biorę do roboty. Wszystko już złożone w kupę, przygotowane także pojemniki. Jeden do czystego ziarna, drugi tam jest na plewy. Tak wygląda przężyto. Troszkę jest tu jęczmienia, ale jest to wszystko na pasze przygotowane, więc nie ma tego złego. A więc teraz tak, pierwsze uruchomienie. Zobaczymy, czy wystartuje. I czy w dobrą stronę. Teraz żmijkę. O, coś tu działa. Nie prądzi? Nie prądzi. Jest ok. O kurde, trochę za dużo. O, idzie. O kurde. Ty kawałek rury przydał. Albo się oślotka. Ja pistolet. Dobra, ładnie. Ale nie utrzymam tego. Nie udało się. Coś tu podłożymy. Dobra. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, jak wszystko ładnie wyczyszczone. Ale ona rewelacyjnie się zajęła czyszczeniem tego zboża. A tutaj co mamy? Powoli wyczepimy to. O, same śmieci. Ale rewelacyjnie to wyczyściło. Wiecie, co zrobimy? Jeszcze raz przepuścimy to zboże i zobaczymy, czy, bo na tą chwilę wyczyściło z wszystkich plew i innych nieczystości, ale zobaczymy teraz drugim razem, czy da radę wyciągnąć, te ziarna taki typowo poślad, bo na razie jest wyczyszczone superancko. Nawet nie spodziewam się, że tak to będzie wyczyszczone. To wsypujemy jeszcze raz i może troszkę mniej damy, bo tu jest regulacja, ile możemy dać, a dosłownie trochę było dane. A teraz tak, o! Sypujemy to. O kurde, zostało dociągnięte ten kołnierz. A zobaczcie, ile mi się tego zrobiło. O, ustawiamy tu. Ciach, ciach. Teraz będzie można nieco lepiej to dopilnować. O, dobra, powinno ustać. A więc teraz tak, włączamy. I teraz tak, przestawiamy na większy wiatr. Wow. I włączamy żmiję. We'll be right back.
smakuje? Wszystkie połówki, drobinki ziarna wylatują. Jest teraz zupełnie, już to ziarno jest grubsze. Tylko że na początku trochę przesadziłem z ilością wiatru. No i widzicie efekt. Wypierdziela wszystko. Także nie ma co tutaj przesadzać. I jak się dobrze to ustawi, to naprawdę fajnie czyści. O, tu będzie widać co nieco. Zobaczcie, to zrobiło. Ale trochę to moja wina, bo za dużo otworzyłem wiatru. Ale te wszystkie takie drobniejsze ziarna wyciągnęło. Ale przede wszystkim największą zaletą tej maszyny oraz przeznaczeniem tej maszyny jest to, że możemy prosto, na przykład podczas żniw, tu ładować prosto z przyczepy na to, na ten kosz przyjęciowy, i tu już leci nam oczyszczone ze wszelakich plew, kurzu oraz zanieczyszczeń innych, czyste zboże, które możemy zmagazynować bez obawy, że się będą jakieś grzyby czy jakieś tam niepożądane rzeczy działy w tym zbożu, jeżeli mamy odpowiednią wilgotność oczywiście, bo jeżeli nie będzie odpowiedniej wilgotności, to siłą rzeczy i tak w tym zbożu będzie się rozwijać pleśń oraz będzie się grzało to zboże, ale będzie naprawdę dużo inaczej przechowane to zboże. Przynajmniej to jest bardzo wrażliwe na te choroby grzybiczne i trzeba to jakoś jeszcze dodatkowo czyścić. A ja mam przężyto, ale ja będę jeszcze dodatkowo to inaczej wykorzystywał, bo będę wykorzystywał to też jako też przygotowanie do siewu to zboże. No i powiedzcie sami, co temu zbożu brakuje. Nieraz z centrali takiego zboża się nie kupi wyczyszczonego, jak na przykład po takiej maszynie, bo w centrali wiadomo jak się robi, to się robi, aby było jak najwięcej tego zboża, a nie żeby było jak najwięcej odpadu. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze jakieś naklejki tu są do oklejenia. Zaraz zobaczymy. O, tak to wygląda. I teraz tak, jeszcze musimy gdzieś naklejki nakleić, tylko trzeba będzie tam teraz wyczyścić. Te naklejki są, powoli, zobaczymy. Tutaj, o. Tylko gdzie je nakleić? Pomał gustów. Na separator, naklejki na separator, tylko gdzie one mają być? Się pobawimy trochę. A niech mają. Tu, o. Tu na froncie. O, tak. Przykleimy naklejeczkę. Ale jestem cały w kurzu, wiecie. O, tak. Ale naklejki super. O, cukieraśnie, co? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, czy nie. Specjalistą w naklejkach to ja nie jestem, ale dobra, jeszcze gdzieś tu, znając życie, i tak pewnie się znajdą tacy, co napiszą, że spierdziliłem te naklejki, bo nic nie potrafię, ale so fuck that. Ach, pięknie, zobaczcie. Ach, tu jeszcze przykleimy. O, ale zakurzone to wszystko. Powiem wam, masakra. Ale teraz już wiem, co należy jeszcze do żniw przygotować, aby to wszystko miało ręce i nogi. Bo to było takie, jakbym to przed samymi żniwami uruchomił, na przykład dzień lub dwa, no to byłaby lipa, żeby cokolwiek jeszcze zmienić, coś się nad czymś popracować czy przygotować, bo ta maszyna oraz jeszcze jedna maszyna będą pracowały w tandemie i to będzie jako jedna całość, która ułatwi magazynowanie zboża oraz to, że się mniej napracuje. A jeszcze jedna taka zaleta,
bo będę jeszcze raz pewnie siał teraz prężyto, nie wiem czy na wszystkich działkach będę siał wszędzie prężyto, to będę mógł prosto do siewu sobie brać zboże, a jeżeli nawet by ktoś był zainteresowany materiałem siewnym, to też mogę odsprzedać spokojnie prosto takie z magazynu do siewu zboże. O! I to było na tyle. A jeżeli to kogoś was interesuje taka oto maszyna, to tutaj macie wszystkie dane. Pokazuję to, abyście wiedzieli. Tak więc to chyba było już by na tyle w tym odcinku. Trochę takiej pracy tej maszyny. Ja to jestem zadowolony. Ja wam powiem, że to był bardzo dobry zakup. Ja bym miał kupować, to jeszcze raz bym kupił. A te fajne naklejki wyglądają, co? Kurde, luksusowo. Dobra, ja się z wami będę żegnał, bo jest mi naprawdę bardzo gorąco, a za chwilę muszę się iść ogarniać, bo już to jest sobota, wy to oglądacie w niedzielę, także życzę wam miłej niedzieli i do kolejnych odcinków. W kolejnych odcinkach postaram się tak. W kolejnym odcinku będę chciał zrobić przepałkę z Fenta. Nie wiem, czy go tu będę wstawiał, już go pomału ustawiam na koła, ale to chyba jeszcze daleka droga do tego, bo jeszcze muszę skrzynię zdobyć i tak tam sraty pierdaty. Coś na budowie będziemy działać. Kupiłem ostatnio strop. Strop bardzo drogi, niestety wszystko drogie w tych czasach, ale no co zrobić, trzeba się z tym liczyć. Jeżeli się buduje, trzeba inwestować. No i tyle. Będę z wami się żegnał. Życzę wam jeszcze raz miłej niedzieli. I to, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!